przez lata zapomniane, lecz wciąż aktualne. Ponownie ujrzą światło dzienne. Ponadczasowe książki i dzieła duchowości chrześcijańskiej. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje audiobook Święty Piotr z Alkantary. Pokój duszy. Rozdział 7. Dusza nie powinna szukać pociech ani uczuciowego zadowolenia, ale tylko Boga samego. Zawsze powinieneś najchętniej się przechylać na stronę, gdzie możesz coś wycierpieć i ochotnie przestawać z tymi, co nie dbają o ciebie, a od których musisz być zależnym. Bo ostatecznie wszystko na świecie masz uważać jako środek, który ma cię wieść do Boga. Nie trać więc czasu po drodze na marnościach. Wtedy dopiero będziesz prawdziwie szczęśliwym, kiedy w Bogu samym znajdziesz całą pociechę i rozkosz najwyższą. A we wszystkich rzeczach gorycz i niesmak. Wszystkie swoje nędze składaj u stóp Pana Jezusa, bo On jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. Kochaj Go, otwieraj przed Nim swoje serce, powierzaj Mu śmiało bez zastrzeżenia wszystkie swoje tajemnice. On wątpliwości Twoje rozjaśni. On Cię z upadku podźwignie z prawdziwą ojcowską czułością i dobrocią. On Cię duchownie rozgrzeszy i duchową komunią posili, bo On jest przedwiecznym kapłanem. Cóż Ci jeszcze powiem? Już tym samym, że Go kochasz, stajesz się współdziedzicem i Panem skarbów Jego. Oddaj się zatem Panu Bogu z największym spokojem ducha, a tym mężniej za Nim pójdziesz, tym bezpieczniej się na tej drodze utrzymasz, im więcej rozszerzysz serce swoje. Bo oczywiście im większe naczynie, tym więcej zmieścić potrafi. Usposabiaj wolę swoją tak, aby ona z góry zawsze zezwalała na wszystko, co Boże. I to nie tylko w chceniu i pragnieniu, ale w czynie, w szczerym współdziałaniu z łaską Bożą, ażeby ci się to nie przytrafiło, co świętemu Piotrowi, który tak gorąco oświadczał, że umrze z Chrystusem, a potem wnet się go zaparł. Dlaczego się zaparł? Dlatego, że liczył na swoje siły, na szczere pragnienia swoje, na silną wolę swoją, dobrą wprawdzie. Ale któż nie wie, że i najlepsza wola staje się często, jak i w tym przypadku, zgubną i do najcięższych upadków prowadzi. To się zdarza, ilekroć się coś obmyśla albo czegoś pragnie, rachując jedynie na własne siły, a nie na pomoc Bożą. Ty więc staraj się zawsze tylko o dobrą wolę, ale nie pragnij ani przedkładaj jednej rzeczy nad drugą. Zerwij na wszystkie strony te pęta, które serce Twe wiążą, abyś nie był przywiązany do niczego,
Mówiłem ci i często powtarzać muszę. Tego tylko w każdej chwili pragnij, abyś był miły Bogu. Gdy coś robisz, nie układaj sobie naprzód i nie rozmyślaj, co będzie dalej. Ale na każdą chwilę swobodniej czyń to, co do ciebie należy. Jakkolwiek wolno nam troszczyć się roztropnie o to, co nam jest potrzebnym odpowiednio do stanu i powołania naszego. Bo to, co się czyni według woli Bożej, nie zakłóca pokoju wewnętrznego i postępowi duchowemu nie przeszkadza. W każdej okoliczności weź się do pracy i uczyń to, coś postanowił względem dobra twej duszy. Nie trosz się wcale o rzeczy zewnętrzne. Uznaj, że jesteś chromym i że nic sam z siebie nie możesz. Będziesz miał tę radość, że choć chwilowo dano ci zakosztować prawdziwej swobody. Swobody, którą przecież cały czas możesz posiadać. Ta swoboda ducha jest sumą całej doskonałości twojej. Dopóki jej nie utracisz, dopóty czuć będziesz całą słodycz jarzma Chrystusowego. Wysłuchałeś odcinek audiobooka Pokój Duszy autorstwa świętego Piotra z Alkantary. Wersję książkową, cały audiobook oraz inne dzieła duchowości chrześcijańskiej nabędziesz na stronie najgłowie.pl. Święty Piotr z Alkantary. Pokój duszy.